Szanowni Państwo, zwiększa się długość życia i coraz mniejszą jego część przeznaczamy na aktywność zawodową, a coraz większą na edukację i emeryturę, co w sposób oczywisty przekłada się na niższe świadczenia emerytalne. Bez zmian w systemie emerytalnym w latach 2010-2060 zmaleje liczba osób w wieku produkcyjnym, a znacznie wzrośnie liczba osób będących na emeryturze. Zmiany w wieku emerytalnym będą stopniowe i tylko w niewielkim zakresie będą dotyczyły ludzi tuż przed emeryturą. Do 2020 roku wiek emerytalny wzrośnie tylko o 2 lata. Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat nastąpi dopiero w 2040 roku. Alternatywą dla niepodnoszenia wieku emerytalnego jest wzrost obciążeń podatkowych lub drastyczne obniżenie emerytur. Oba działania prowadziłyby do obniżenia poziomu naszego życia i utraty konkurencyjności przez polską gospodarkę. Podniesienie wieku emerytalnego to wyższe aż o około 70% emerytury dla kobiet i o około 20% dla mężczyzn. To także stabilny rozwój gospodarczy i dłuższy okres pracy.